Wielka Brytania i Unia Europejska dogadały się w sprawie zwierząt Brexit. Wielka Brytania i Unia Europejska uzgodniły zasady przewozu zwierząt domowych. Od 1 stycznia brytyjskie zwierzęta domowe do wjazdu do Unii Europejskiej będą potrzebowały świadectw zdrowia zamiast paszportów. To nowe uzgodnienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie przewozu zwierząt domowych po zakończeniu okresu przejściowego po Brexicie. Obecnie Brytyjczycy mogą zabierać ze sobą psy, koty czy fretki do kraju w Unii Europejskiej i wracać z nimi do Wielkiej Brytanii, jeśli mają one wyrobione paszporty dla zwierząt domowych, wszczepione mikroczipy i jeśli zaszczepione są przeciwko wściekliźnie. Jednak od 1 stycznia brytyjskie paszporty dla zwierząt domowych nie będą już ważne przy podróżach do Unii Europejskiej, a także do Irlandii Północnej, a osoby podróżujące ze zwierzętami domowymi będą musiały zamiast nich wyrobić świadectwa zdrowia zwierząt. Jedna praktyczna zmiana: Wielka Brytania zabiegała o uzyskanie statusu kraju z części 1 wykazu do rozporządzenia Unia Europejska o przewozie zwierząt domowych, który oznaczałby, że zasady podróżowania z nimi byłyby bardzo podobne do obecnych. Rząd w Londynie argumentował, że Wielka Brytania ma jeden z najbardziej rygorystycznych systemów kontroli zwierząt domowych w Europie i obecnie spełnia wszystkie wymogi dotyczące statusu zwierząt wymagane od krajów z części 1 wykazu. Unia Europejska przyznała jednak Wielkiej Brytanii status kraju z części 2 wykazu. Jak przekonuje brytyjski rząd, jedyną praktyczną zmianą jest to, że zamiast paszportów zwierząt domowych potrzebne będą ich świadectwa zdrowia. Świadectwo takie musi być podpisane przez lekarza weterynarii po potwierdzeniu daty mikroczipowania zwierzęcia i historii szczepień. Będzie trzeba je uzyskać za każdym razem, gdy właściciel będzie chciał zabrać zwierzę ze sobą. Należy je uzyskać na 10 dni przed podróżą, a dokument będzie ważny przez 4 miesiące, na jedną podróż do Unii Europejskiej, dalsze podróże w obrębie Unii Europejskiej oraz na ponowny wjazd do Wielkiej Brytanii. Gdyby porozumienie nie zostało zawarte, brytyjscy właściciele zwierząt domowych stanęliby w obliczu dalszych wymogów, takich jak konieczność przesłania próbki krwi zwierzęcia do zatwierdzonego przez Unię Europejską laboratorium badawczego. Negocjacje umowy handlowej: porozumienie dotyczy tylko wjazdu brytyjskich zwierząt domowych na teren Unii Europejskiej. Zasady wjazdu zwierząt z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii pozostają niezmienione. Ta kwestia jest niezależna od prowadzonych obecnie negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie przyszłej umowy handlowej. Nowe zasady podróżowania ze zwierzętami domowymi wejdą w życie od 1 stycznia niezależnie od tego, czy umowa handlowa zostanie zawarta, czy też nie.